Otwieram sesję 8. kadencji Rady Gminy Adamówka. Witam Państwa. Witam Edwarda Januszewicza, wójta gminy. Witam Łukasza Kubinika, sekretarza gminy. Witam Panią Malwinę Michę, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce. Witam Panią Barbarę Pęca, kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Ekologicznych. Witam serdecznie Panów Radnych. Witam Panią Przewodniczącą Rady Osiedla. Witam Panią Sołtys, jak również Panów Sołtysów. Witam Panią Protokolant, jak również pracownika Urzędu Gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych w tej chwili na sali jest 13, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane forum. Rada gminy może podejmować uchwały i inne ważne decyzje. W zaproszeniach na sesję otrzymali Państwo propozycję porządku obrad. Proszę pozwolić, jego przedstawię. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wójta gminy Adamówka do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2021. Punkt siódmy. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok. Punkt ósmy. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Adamówka w 2021 roku. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania i konsultacji z mieszkańcami gminy Adamówka. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Adamówce poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce. Punkt 11. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce. Punkt 12. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Punkt 14. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. Punkt 15. Sprawy różne i wolne wnioski. I jako punkt 16 zakończenie obrad. Czy uznają Państwo przedstawione porządek obrad, czy też są jakieś inne propozycje? Proszę bardzo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ponieważ projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021 wpływa na wieloletnią prognozę finansową, dlatego prosiłbym bardzo, aby po punkcie 5 dodać punkt 6 podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. W
związku z tym punkty od 6 do punktu 14 będą miały numer o jeden większy i wprowadzenie po zmienieniu numeracji po punkcie 15 podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do Zarządu Województwa Podkarpackiego petycji w sprawie zabezpieczenia środków na przebudowę drogi wojewódzkiej 835 na odcinku od granicy województwa podkarpackiego w Majdanie Siemiawskim do Siemiawy. I punkt, po nim punkt 17, który prosiłbym też, żeby został dodany, podjęcie uchwały w sprawie powołania członka komisji budżetowej i sprawy różne i wolne wnioski oraz miałby punkt 18 i zakończenie obrad punkt 19. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za przedstawienie zmian w programie. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę innych propozycji. Kto z panów radnych jest za przedstawieniem porządku obrad o punkt 6, 16 i 17 w treści przedstawionej przez pana wójta? Otwieram głosowanie w sprawie rozszerzenia porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został rozszerzony jednogłośnie. Przechodzimy więc do przyjęcia porządku obrad. Kto z panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji. Zamykam głosowanie. Za protokołem z ostatniej sesji głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. O przedstawienie projektu w sprawie zmian w budżecie poproszę pana wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt zmian w budżecie gminy Adamówka na rok 2021 omawialiśmy szczegółowo na komisjach. Niemniej jednak w wyniku pewnych ustaleń na komisji, ale też spraw związanych z utworzeniem Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej będzie konieczność wprowadzenia drobnych korekt w stosunku do tego, co państwo macie przed sobą, i ja to szczegółowo przedstawię. W budżecie na rok 2021 proponujemy zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 529 655 zł i 79 groszy. Z tego dochody bieżące o kwotę 350 626 zł i 83 grosze, w tym wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 50 tysięcy złotych, dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka w gminie Adamówka 249 591 zł 10 groszy. Przyznane
środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 35 810 zł 73 grosze. Odpłatność osób korzystających z pobytu w Dziennym Domu Pomocy 290 tysięcy złotych i dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu oraz odpadów rolniczych. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku 14 935 zł. Dochody majątkowe proponujemy zwiększyć o kwotę 179 028 zł i 96 groszy i składa się na to dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka, to co było też w wydatkach bieżących, te wydatki majątkowe zwiększamy o taką właśnie kwotę, jak powiedziałem wcześniej. W paragrafie drugim zwiększa się wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 1 192 592 zł 94 grosze. Z tego wydatki bieżące o kwotę 902 563 zł 98 groszy i składają się na to następujące kwoty. Remont dróg gminnych na terenie gminy i proszę tutaj tą kwotę 100 tysięcy zmienić na 97 900 zł. Ja później powiem skąd to zmniejszenie o 2100 zł. Konserwacja i odmuranie rowów Dobczy 30 000 zł. Remont pomieszczeń w budynku po byłej SKR w Krasnym 25 000 zł. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku 2000 zł, a więc to te 2000 zł, które zostały ustalone na wspólnym posiedzeniu komisji. Dotacja celowa dla ASP w Cieplicach na dofinansowanie zakupu wyposażenia 857 zł. Zakup worków i plandek do magazynu przeciwpowodziowego 2000 zł. Udzielenie poręczenia przez gminę Adamowskie Spółdzielni Socjalnej AS Weksel in Blanco 406 200 zł. Tutaj od razu chcę wyjaśnić, że tak naprawdę ta kwota nawet w sensie teoretycznym na rok 2021 na pewno będzie mniejsza, ale tą kwotę będziemy mogli oszacować dopiero, kiedy spółdzielnia podpisze umowę o dofinansowanie i wtedy będziemy znać ewentualne zagrożenie wynikające z tego poręczenia, które przypadałoby na rok bieżący. Chcę tutaj podkreślić, że na poprzedniej sesji Rada Gminy podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na poręczenie tego weksla, który będzie wystawiony przez Adamowską Spółdzielnię Socjalną i to zabezpieczenie obejmuje okres do 31 grudnia 2024 roku. I kolejna pozycja, której nie było w projekcie budżetu, to jest wpisowe do tworzonej spółdzielni socjalnej AS w wysokości 100 tysięcy złotych, przepraszam, 100 zł, czyli to są te 2100 zł, o które zmniejszyliśmy pierwotnie proponowane środki na remonty dróg na terenie gminy. Następnie mamy pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka z terenu gminy w przedszkolu publicznym na terenie gminy Leżańsk 14 tysięcy złotych. Wynagrodzenia i pochodne związane z realizacją stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym w Adamówce 39 815 zł i 15 groszy i realizacja projektu pod tytułem Dzienny Dom Pomocy
Ciepliczanka w gminie Adamówka 249 881 zł i 10 groszy. I realizacja programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 35 810 zł i 73 groszy. I wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 289 028 zł i 96 groszy, w tym przebudowa schodów wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, wymianą drzwi wejściowych oraz wykonanie oświetlenia elewacji budynku Urzędu Gminy. W tej pierwotnej wersji mieliście Państwo 90 tysięcy. Zmniejszamy to o 50 zł, w związku z tym będzie to kwota 89 950 zł. Zakup segerokopiarki do Urzędu Gminy 20 tysięcy zł. I te 50 zł to jest wkład, to jest wnoszony jeden udział członkowski w tworzonej spółdzielni socjalnej AS, właśnie 50 zł. I realizacja projektu pod tytułem Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka w gminie Adamówka, adaptacja pomieszczeń w budynku do byłej szkoły podstawowej w Cieplicach 179 028 zł i 96 groszy. I zmniejsza się wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 662 937 zł i 15 groszy. I z tego wydatki bieżące o kwotę 53 815 zł i 15 groszy, w tym wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem w oddziale przedszkolnym w Adamówce 39 815 zł i 15 groszy i wydatki związane z dowozem uczniów do szkół 14 000 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 609 122 zł. W tym na budowę Domu Kultury w Adamówce, opracowanie dokumentacji projektowej 609 122 zł. Od razu tutaj wyjaśnię, że oczywiście ta dokumentacja będzie opracowywana, natomiast ze względu na to, że czas, okres, jaki został określony w dokumentacji przetargowej na zrealizowanie tej dokumentacji wynosi 9 miesięcy od podpisania umowy, a umowa ze względu na bardzo długą procedurę przetargową została podpisana w kwietniu, w związku z tym część wynagrodzenia wykonawcy w kwocie 80 tysięcy zł będzie płacona dopiero w roku 2022. I no dlatego też jest ta uchwała o zaciąganiu zobowiązań wykraczających środki zabezpieczone w budżecie gminy. Natomiast te środki, które są w budżecie gminy zabezpieczone na realizację tego przedsięwzięcia, no są z dużym zapasem, bo ten zapas wynosi ponad 500 000 zł. I ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji długoterminowych udzielanych przez gminę Adamówka do wysokości 406 200 zł. Rada Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i z ustawą o finansach publicznych ustala kwotę poręczeń, którą w imieniu gminy może udzielić, już później zrealizować wójt gminy w uchwale budżetowej. Stąd jeszcze jest ten zapis, który mówi o tej kwocie poręczeń. Przy czym te poręczenia tutaj ustalone w paragrafie trzecim będą miały skutki na lata 2021-2024. I takie poręczenie zgodnie z tym zapisem zostanie udzielone. Natomiast, tak jak powiedziałem, ewentualne zabezpieczenie możliwości spłaty, no w naszym przypadku najwygodniej jest robić to w formie
środków zabezpieczonych w budżecie, dlatego że no, my jesteśmy gminą, która nie ma żadnego zadłużenia i w związku z tym nawet przewidując, bo myślę, że wszyscy podchodzimy do tego realistycznie, wiemy, że z tych poręczeń, że te poręczenia są tylko formalnością, to w przypadku, gdyby nam te środki były potrzebne, możemy zawsze poratować się kredytem, bo formalnie w budżecie muszą te kwoty być zabezpieczone. I szczegółowe kwoty zmian ujęte są w załączniku do niniejszej uchwały. Oczywiście w tym załączniku, który panowie macie, no nie ma tych 150 zł dla dopięcia formalności związanych z utworzeniem spółdzielni socjalnej, jak i tych 2000, które przeznaczamy na pomoc, na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie zmian w budżecie gminy. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania co do projektu uchwały, proszę bardzo. Czy dotacja na Dom Kultury w Adamówce jest już przyznana? Nie, jeszcze nie ma żadnych decyzji. Czy są jakieś inne pytania? Nie widzę więcej pytań. Proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej Antoniego Dzubla o przedstawienie opinii z posiedzenia komisji w sprawie projektu uchwały. Na posiedzeniu połączonej komisji w piątek Komisja Budżetowa pozytywnie zaopiniowała zmiany w budżecie gminy na 2021 rok. Dziękuję bardzo przewodniczącemu. Czytam projekt uchwały. Uchwała numer 3/13/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Czytamy dalej treść uchwały. Przechodzimy więc do głosowania. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Głosowanie za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Ale tak mówicie, proszę się to, co będzie wygodniej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W wieloletniej prognozie finansowej gminy Adamówka na lata 2021-2024 dokonują się zmiany, które wynikają z wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2021. Uchwałą Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja oraz zarządzeniami wójta według stanu na dzień 17 maja 2021 roku. Ona uwzględnia, tak jak tutaj jest, te zmiany, uwzględnia zmiany, które będą w roku 2022 w związku z wprowadzeniem do realizacji projektu Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka i zabezpieczenia w wydatkach kwoty 406 200 zł poręczenia przez gminę Adamówka Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej. W roku 2023 wprowadzenia do realizacji projektu Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka w gminie Adamówka i zabezpieczenia w wydatkach kwoty 406 200 zł z tytułu właśnie poręczenia przez gminę Adamówka Adamowskiej Spółdzielni Socjalnej AS. Natomiast te kwoty mogą się zmieniać, tak jak już wcześniej wspomniałem, kiedy
poznamy szczegółową umowę zawartą przez spółdzielnię. I w 2024 to też ta prognoza uwzględnia tylko poręczenie udzielone przez gminę Adamówka. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Nie widzę żadnych pytań. Czy na ciepliczarkę już też jest dotacja przyznana, czy jeszcze nie? Ciepliczanka, gdyby nie było dotacji, to byśmy jej nie realizowali, także... A nie, dobra. Zresztą wprowadzaliśmy przed chwilą środki do budżetu na... No tak, czy a konto, czy już jest rozstrzygnięcie? To znaczy, no to jeżeli chodzi o dofinansowania, to my najwyżej informujemy w sposób nieoficjalny, że no są, można powiedzieć brzydko, przymiarki do i że został złożony projekt, natomiast już jak wprowadzamy do budżetu, to tylko w sytuacji, kiedy mamy podpisaną umowę, w tym przypadku z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Także to jest już zawarta na ten temat umowa, tak jak też jest zawarta stosowna umowa na Centrum Usług Społecznych. Dziękuję. Dziękuję również panu wójtowi. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę innych pytań. Uchwała numer 3/14/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wójta gminy Adamówka do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2021. Poproszę pana wójta tutaj o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w paragrafie 1 postanawia się zaciągnąć zobowiązanie ponad kwotę wydatków określoną w budżecie gminy na rok 2021 w wysokości 80 tysięcy złotych na rok, to zobowiązanie na rok 2022 z przeznaczeniem na realizację zadania budowa Domu Kultury w Adamówce. Źródłem pokrycia zobowiązania, o którym mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały, będą dochody własne gminy Adamówka, to jest dochody z podatków i opłat lokalnych. I wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 3/15/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie upoważnienia wójta gminy Adamówka do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2021. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Punkt 8. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok. O przedstawienie sprawozdania poproszę panią Barbarę Pęcak, sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Adamówka za rok 2020. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Adamówka w roku 2020 realizowała założenia programowe opisane w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Adamówka na rok 2020 przyjętym do realizacji uchwałą Rady Gminy Adamówka nr 8/66/2019 z dnia 28 grudnia 2019. Nadużywanie alkoholu i narkomania oraz wynikające z tego konsekwencje są ważnym problemem społecznym. Na rozwiązanie którego szczególny nacisk kładzie ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Podstawowym zadaniem komisji oraz głównym celem jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych i narkotyków oraz zmiany struktury ich spożywania oraz zapobieganie powstawaniu nowych problemów wynikających z nadużywania alkoholu i narkotyków oraz zwiększenie zdolności poradzenia sobie z istniejącymi problemami. Komisja przez swoją działalność zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych według stanu na dzień 31 grudzień 2020 wynosiła do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 9 zezwoleń, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, tutaj jest wino, 2 zezwolenia, powyżej 18% zawartości alkoholu, to jest wódka, 2 zezwolenia. Wartość alkoholu sprzedanego w 2020 roku na terenie gminy Adamówka na oświadczeniach złożonych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych wynosiło do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 1 219 225 zł, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, to jest wino 22 498, powyżej 18% zawartości alkoholu, to jest wódka 358 103 zł. Razem wartość sprzedanego alkoholu w 2020 roku wynosiła 1 597 826 zł. Łączna wartość środków finansowych uzyskanych z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku wynosiła 29 784 zł i 4 grosze. Wysokość środków finansowych wydatkowanych na zezwolenie na zwalczanie narkomanii wynosiła 4999 zł 77 groszy. Wysokość środków finansowych wydatkowanych na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosiła 24 782 zł i 35 groszy. Wysokość środków finansowanych wydatkowanych na programy profilaktyczne
promocję zdrowego stylu życia, jednorazowe prelekcje, spektakle, imprezy plenerowe, konkursy, materiały do analiz wynosiły 3066,77 zł. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynosiła 5484,56 zł. Wysokość środków finansowych przeznaczonych, przekazanych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie wynosiło 1450 zł. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zakup materiałów, wyposażenia, czasopisma BSTA 104 tysiące zł. Wysokość środków przeznaczonych na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do pracy zdalnej 15 780,79 zł. W 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadanówce działała w niezmienionym 8-osobowym składzie. Spotkania komisji odbywały się zdalnie w miarę potrzeb. W okresie od stycznia do grudnia 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do komisji wpłynęło 4 wnioski o wszczęcie postępowania zamierzającego, czy osoba uzależniona jest od alkoholu. Komisja przeprowadziła rozmowy informacyjno-motywujące z tymi osobami współuzależnionymi. W 2020 roku zaopiniowano 2 wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z obowiązującą uchwałą. Tutaj było jedno zezwolenie na 4,5 do 18 wino i powyżej 18 na wódkę. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy ze szkołami, organizacjami pozarządowymi, placówkami i służbami realizowała zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, dofinansowała następujące programy. W ramach promowania zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania wolnego czasu dofinansowano przejazd dzieci z Ciepłic na Kregle. Ufundowano nagrody dla uczniów Szkoły Podstawowej w Majdanie Sieniawskim w ramach przeprowadzonego szkolnego konkursu profilaktycznego pod tytułem Uzależnienia mają wiele twarzy. Ufundowano nagrody dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Adamówce w ramach przeprowadzonego szkolnego konkursu profilaktycznego pod tytułem Życie wolne od narkotyków. Dofinansowano serwis internetowy o tematyce związanej z profilaktyką oraz rozwiązywania i przeciwdziałania narkomanii. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Adamówce współpracuje z Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zespołem Interdyscyplinarnym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, kuratorami, szkołami. Monitoruje i podejmuje na bieżąco czynności zmierzające do jak najlepszego wykorzystania środków na walkę z alkoholizmem, narkomanią i innymi użytkami, używkami dla dobra całej społeczności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani kierownik za przedstawienie sprawozdania. Otwieram dyskusję. Jeżeli są pytania do przedstawionego sprawozdania przez panią, to proszę bardzo. A laptopy dla kogo zostały przeznaczone? Jeżeli mogę, więc ustawa, która dotyczy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w okresie pandemii, dała taką możliwość, że środki przeznaczone na zwalczanie alkoholizmu i rozwiązywanie problemów alkoholowych mogły być wykorzystane na zakup sprzętu, który jest wykorzystywany w okresie pandemii. Zresztą ta ustawa wiele tam wprowadzała zmian dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Mogę powiedzieć, może z perspektywy czasu jako ciekawostkę, że
były zalecenia dotyczące ograniczenia wydatków bieżących, na przykład na utrzymanie dróg, niekoszenie poboczy, bo dużo takich wskazań, z których byśmy nie korzystali. Na przykład była możliwość niepłacenia nauczycielom, jeżeli chodzi o fundusz socjalny, odpraw z tytułu rozwiązywania umów o pracę. Natomiast no myśmy z tego nie korzystali z tego względu, że powiedzmy oszczędności, załóżmy z tytułu niekoszenia poboczy, nie były nadzwyczajne, a na przykład niepłacenie odpraw nie przyniosłoby żadnego efektu, ponieważ jest coś takiego jak jednolita ta płatność, która jest płacona w styczniu, jeżeli nie zrealizuje się karty nauczyciela. W związku z tym tak naprawdę wykorzystywanie tych przepisów byłoby bezsensowne. Ale z tego przepisu korzystaliśmy, ponieważ no jednak działania komisji takie normalne, nazwijmy to poza okresem pandemii, no mogły być prowadzone w taki sposób, iż te środki też w sensowny sposób byłyby wykorzystane. Natomiast myślę, że to, że skorzystaliśmy z tej okazji, żeby doposażyć Urząd Gminy w sprzęt przenośny, no jest jak najbardziej sensowne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Nie widzę więcej pytań. Rozumiem, że wszystko jest jasne odnośnie przedstawionego sprawozdania przez panią kierownik. Przechodzimy więc do następnego punktu. W punkcie 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad wierzętami bezdomnymi. Po przedstawieniu projektu uchwały proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Treść projektu tej uchwały jest dokładnie taka, jak była przedstawiona w miesiącu lutym. Natomiast przepraszam na chwilę. Chciałem serdecznie podziękować pani kierownik za udział w sesji. Dziękuję serdecznie za złożone sprawozdanie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Natomiast ten program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt powinien być corocznie uzgadniany z powiatowym inspektorem weterynarii oraz kołami łowieckimi, które działają na terenie naszej gminy. W związku z tym, że ta uchwała była dotknięta taką wadą prawną, po prostu przeprowadziliśmy te uzgodnienia. Uchwała została uzgodniona bez uwag i w związku z tym dzisiaj może być już podjęta w taki sposób, żeby nie można było jej kwestionować. Także, ponieważ jest to taka sama treść, to myślę, że nie ma sensu przedstawiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała nr 3/16/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Adamówka w 2021 roku. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Adamówka. Po przedstawienie projektu uchwały poproszę panią Malwinę Misią, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce. Dziękuję panie przewodniczący.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z artykułem 5a ustęp 2 ustawy o samorządzie gminnym zasady i tryb konsultacji społecznych określa uchwała Rady Gminy. Dlatego też bardzo proszę Państwa o przyjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Adamówka w ramach projektu Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka. Drodzy Państwo, głównym celem konsultacji społecznych, o których zasadach i trybie mówi wskazana uchwała, jest przede wszystkim przedstawienie wspólnocie samorządowej wyników przeprowadzonej diagnozy potrzeb i potencjałów społeczności lokalnych, a także płynących z nich wniosków. Na pewno, drodzy Państwo, wiecie, że na terenie gminy Adamówka od marca bieżącego roku prowadzona była diagnoza potrzeb potencjału społeczności lokalnej. Ankieterzy przeprowadzili 180 ankiet z dobraną próbą celową mieszkańców naszej gminy. Była to reprezentatywna próba, a także prowadzone były grupy fokusowe. Część Państwa również w tych fokusach brała udział. Teraz, drodzy Państwo, jesteśmy na etapie, aby te właśnie wyniki badań przedstawić naszym mieszkańcom gminy Adamówka, aby wspólnie wypracować wizję usług społecznych świadczonych od 1 lipca bieżącego roku przez Centrum Usług Społecznych. Konsultacje społeczne będą miały ogólnie charakter ogólnogminny. W tym miejscu, drodzy Państwo, chciałabym przede wszystkim zaprosić Państwa na konsultacje, które, jeżeli Państwo zapoznawaliście się z informacjami na stronie internetowej zarówno Urzędu Gminy Adamówka, jak i Gminy Krzysztof Mocy Społecznej, wiecie, że one odbędą się już w środę 19 maja bieżącego roku. W związku z nadal obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego jesteśmy zmuszeni podzielić naszych mieszkańców gminy Adamówka na takie trzy grupy. Na 10 przed Urząd Gminy, mając na myśli dobre warunki atmosferyczne, zapraszamy mieszkańców Cieplic, Dobczy, Pawłowy oraz Krasnego. Na godzinę 12 mieszkańców Majdanu Sieniawskiego, natomiast na godzinę 14 mieszkańców Adamówki. Drodzy Państwo, ja liczę przede wszystkim na obecność Państwa radnych, sołtysów, przewodniczącą osiedla, dlatego że to są duże zmiany w gminie Adamówka, które wiążą się przede wszystkim z utworzeniem od 1 lipca Centrum Usług Społecznych. I to, jakie my wypracujemy wizję, jaką my wypracujemy wizję, to jakie będą świadczone usługi społeczne przez Centrum Usług Społecznych, będzie się wiązało również z taką prognozą pomocy społecznej na przyszłe lata, bo to właśnie od nas zależy, czego my potrzebujemy, czego tak naprawdę potrzebują nasi mieszkańcy. Dlatego też wspólnie musimy uczestniczyć w partycypowaniu po prostu tych usług społecznych dla naszych mieszkańców. Uchwałę powierza się wykonaniu wójtowi gminy Adamówka i w związku z artykułem 5 ustawy z dnia 20 lipca 2020 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych będzie ona obowiązywała od dzisiaj, od 17 maja, w związku z tym, iż działa ona dla dobra i wszystkich mieszkańców gminy Adamówka. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Kierownik za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania co do projektu, to proszę bardzo. Ja chciałem zapytać Pani Dyrektor, w jaki sposób, jak technicznie będą przebiegały te konsultacje? Jak to będzie wyglądało? Pierwsza myśl jest taka, przede wszystkim mamy nadzieję, że nie będzie padał deszcz, chociaż prognozy nam zwiastują bardzo niedobre, 93% opadów, jednak technicznie mam zaplanowane, iż na nowo ułożonej kostce przed urzędem będziemy mieć rozstawione krzesełka. I firma BD Center jest to firma badawczo-szkoleniowa, która realizuje nam tutaj badania na terenie gminy. Przyjedzie tutaj właśnie pan doktor Wojciech Gruszkiewicz i on przedstawi raport z prowadzonych diagnozy potrzeb potencjału społeczności lokalnej.
przedstawiając ten raport, będzie rozmawiał z mieszkańcami, którzy tutaj też zgromadzą się i wspólnie po prostu będą pracowali. Czy takie usługi, bo powiem Państwu tak, w ankietach, które były prowadzone, mieszkańcy zakreślali już usługi, których potrzebują. Były to usługi w ramach na przykład usług opiekuńczych, wspominali o placówkach parcia dziennego, czyli takich spotkaniach dla dzieci i młodzieży. Wspominali również o opiece nad dzieckiem do lat 3. Jednak teraz te wyniki muszą zostać przedstawione wspólnocie samorządowej, bo bez przedstawienia tych wyników wspólnocie samorządowej my po prostu nie możemy przejść do następnego kroku, czyli opracowania programów usług społecznych, które musimy też podjąć uchwałą Rady Gminy, aby 1 lipca utworzyć Centrum Usług Społecznych. A pogodę tam nie zapewnia? No właśnie dlatego mówię, że pogody nie zapewnia. Wszystko możemy zrobić poza pogodą. Jeżeli pogody nie będzie, przeniesiemy się tutaj do tej sali numer 5. Czy są jakieś inne pytania? Jeszcze. Proszę bardzo, pani. Nie dopowiedziałam jednej rzeczy, tutaj będę mieć prośbę do Państwa radnych sołtysów, iż po dzisiejszej sesji ja tam na stoliku na dole w korytarzu zostawię ogłoszenia i z prośbą, aby zawiesić je jeszcze w takich widocznych miejscach, żeby mieszkańcy, którzy nie dowiedzieli się o konsultacjach społecznych, mogli może przeczytać takie ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. Bardzo bym prosiła, aby kto może po prostu zabrał takie ogłoszenie i zawiesił się w miejscowości. Dziękuję. Dziękuję również. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę więcej pytań. Czytam projekt uchwały. Uchwała nr 3 łamane przez 17 łamane przez 2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zasad i trybów przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Adamówce poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce. O przedstawienie projektu uchwały poproszę również panią kierownik. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie utworzenia oraz nadania statutu Centrum Usług Społecznych w Adamówce poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce określa, iż z dniem 1 lipca 2021 roku tworzy się poprzez przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce nową jednostkę budżetową, jaką będzie Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Siedzibą Centrum Usług Społecznych będzie tak jak dotychczas siedzibą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce, budynek Urzędu Gminy w Adamówce. Terenem działania Centrum Usług Społecznych będzie gmina Adamówka. Mienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce stanie się mieniem Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Należności oraz obowiązania przekształconego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce będą należnościami i zobowiązaniami Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Pracownicy dotychczas zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Adamówce staną się pracownikami Centrum Usług Społecznych w Adamówce. Rodzaj i zakres zadań w tym zakresie usług społecznych przekazanych do realizacji w Centrum Usług Społecznych w Adamówce oraz jego szczegółową organizację określa statut Centrum Usług Społecznych w Adamówce w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. Drodzy Państwo, nie będę przedstawiała Państwu całego statutu nowo powstałego Centrum Usług Społecznych, dlatego że na pewno Państwo się z nim zapoznaliście.
Przedstawię tylko najważniejsze elementy tego statutu. Przede wszystkim centrum, poza wszystkimi zadaniami, które dotychczas realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Adamówce, czyli ono tak jakby pochłonie ten nasz Ośrodek Pomocy Społecznej, będzie realizował również zadania dotychczas nierealizowane. Tymi zadaniami będzie przede wszystkim przeprowadzenie diagnozy potrzeb potencjału społeczności lokalnej, czyli tą diagnozę, którą my teraz obecnie prowadzimy, a także realizacja programów usług społecznych, w tym kwalifikowanie osób zainteresowanych do korzystania z usług społecznych określonych w programie usług społecznych oraz opracowanie i monitorowanie realizacji indywidualnych planów usług społecznych, a także organizowanie społeczności lokalnej. Drodzy Państwo, głównym celem powstałego Centrum Usług Społecznych w Adamówce, według nie tylko zapisów ustawy o realizacji usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych, jest tak zwane, może kolokwialnie mówiąc, odczarowanie pomocy społecznej. Dlatego, że do tej pory klient pomocy społecznej był stygmatyzowany. Osoba, która chce skorzystać z pomocy społecznej, utożsamiana jest osobą biedną, osobą z problemami społecznymi. Jednak powstałe Centrum Usług Społecznych w Adamówce nie będzie skierowane wyłącznie do osób kwalifikujących się do pomocy społecznej według ustawy o pomocy społecznej, według ustawy o świadczeniach rodzinnych, bo my owszem, przyjmiemy te wszystkie zadania, ale Centrum Usług Społecznych kierowane będzie do wszystkich mieszkańców gminy Adamówka. Również tych zamożnych mieszkańców gminy Adamówka, bo również i oni mogą mieć swoje potrzeby, swoje problemy i dlatego też swoje działania Centrum Usług Społecznych chce kierować do wszystkich mieszkańców gminy Adamówka, do wszystkich, w zależności do tego jeszcze, jak przebiegną konsultacje społeczne, jakie programy usług społecznych podejmiemy uchwałami w czerwcu tego roku. Ale tak jak wstępnie tutaj na podstawie analiz dotychczasowej diagnozy planujemy powstanie placówek wsparcia dziennego. Będą to placówki dla wszystkich dzieci i młodzieży. Powstanie klubów seniora, również będą to kluby dla wszystkich osób starszych z terenu gminy Adamówka. Drodzy Państwo, przedstawię Państwu jeszcze taką strukturę organizacyjną, schemat organizacyjny Centrum Usług Społecznych, dosyć również ważny, dlatego że zmienia się on od dotychczas funkcjonującej gminy Ośrodku Pomocy Społecznej. W strukturze organizacyjnej Centrum Usług Społecznych wyodrębnione zostanie stanowisko dyrektora Centrum Usług Społecznych, stanowisko głównego księgowego Centrum Usług Społecznych. Ponadto powstanie zespół do spraw organizowania usług społecznych, w skład którego wchodzić będzie organizator usług społecznych. Organizatorem usług społecznych u nas w Centrum Usług Społecznych, aby ograniczyć też środki finansowe, zarówno też te projektowe, ale i aby więcej wydać po prostu na usługi dla mieszkańców gminy Adamówka, będzie to jedna osoba, czyli dyrektor Centrum Usług Społecznych będzie również pełnił obowiązki organizatora usług społecznych i będzie on kierował zespołem właśnie do spraw organizowania usług społecznych. W ramach tego zespołu zatrudnionych zostanie dwóch koordynatorów indywidualnych planów usług społecznych, dostosowanych oczywiście do potrzeb wynikających z uwarunkowań lokalnych. W ramach również tego zespołu już zaplanowano dzienny dom pomocy Ciepliczanka. Kolejnym zespołem będzie zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej. Będzie to dotychczasowa sekcja pomocy i świadczeń, czyli to jest ta sekcja, w skład której wchodzą zatrudnieni pracownicy socjalni. Jednak sekcja będzie miała swojego kierownika. Będzie nim organizator pomocy społecznej, pełniący również funkcję specjalisty pracy socjalnej. Zatrudnieni również będą w tej sekcji, tak jak dotychczas, pracownicy socjalni oraz dotychczasowo zatrudniony asystent osoby niepełnosprawnej. Jest to stanowisko pracy finansowane z programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Jest to program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto powstanie stanowisko organizatora społeczności lokalnej. Będzie to nowe stanowisko pracy.
zespół do spraw asysty rodzinnej, a także zespół do spraw świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, świadczenia Dobry Start i Karty Dużej Rodziny. Ten zespół będzie to zespół składający się z obecnie w Ośrodku Pomocy Społecznej jest sekcja świadczeń do świadczeń wychowawczych, a także sekcja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnych i ona stanie się jednym zespołem. W skład tego zespołu zatrudnieni będą inspektorzy centrum. Myślę, że to są najważniejsze informacje, które powinnam Państwu dzisiaj przekazać. Więcej na pewno dowiedzieliście się, jeżeli chodzi o z tego statutu, którego Państwo otrzymaliście. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania tutaj co do projektu, proszę bardzo. Proszę bardzo. Chciałem zapytać, czy to jest taka nowość w skali kraju, czy to więcej gminy? Tak, jest to nowe działanie. Ustawa o świadczeniu usług społecznych przez Centrum Usług Społecznych. Jest to ustawa z 2019 roku, która funkcjonuje od 1 stycznia 2020 roku. Ma swoją moc prawną. Jeżeli chodzi o Centra Usług Społecznych, tak, jest to nowium. Na terenie województwa podkarpackiego w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój jest plan powstania dwóch centrum usług społecznych. Jest to Centrum Usług Społecznych w gminie Tryńcza, które już powstało, i w gminie Adamówka. W ramach informacji z ministerstwa wiem, że będzie również powstało centrum w Dębicy. Oczywiście jest to nowium, jest to zadanie własne gminy o charakterze nieobligatoryjnym, jednak w zamyśle projektów ministerialnych na pewno w konsekwencji wszystkie ośrodki pomocy społecznej będą musiały się przekształcić w Centrum Usług Społecznych, tylko my teraz realizujemy program pilotażowy. Wypracowujemy modelowe rozwiązania i na podstawie tych rozwiązań, czyli nawet świadczenia tych usług społecznych, tego jak my prowadzimy badania, tego jak my się przekształcamy, na podstawie tych właśnie będą tworzone modelowe rozwiązania, z których będą brali przykład przedstawiciele innych jednostek pomocy społecznej chcących przekształcić się w Centrum Usług Społecznych. Ja chciałem zapytać jeszcze o taką rzecz. Ile osób docelowo należało będzie zatrudnić, aby centrum funkcjonowało zgodnie z tymi założeniami? Dwie. Jeszcze? Tak. Tak, będą zatrudnione dwie osoby, dlatego że Państwu powiem już teraz tak. Jeden pracownik socjalny zostanie przeniesiony na stanowisko koordynatora indywidualnych planów usług społecznych, więc będę musiała zatrudnić jeszcze jednego koordynatora indywidualnych planów usług społecznych oraz organizatora społeczności lokalnej. To są jakieś inne pytania jeszcze? To są oczywiście stanowiska zupełnie finansowane z kosztów w ramach projektu, które myśmy pozyskali, tutaj to jest 2,5 miliona. Może jeszcze dopowiem, bo to jest też pewnie interesujące dla Państwa, że jeżeli chodzi na przykład o utrzymanie tego projektu, my tych stanowisk pracy nie musimy utrzymywać. My po prostu musimy utrzymać usługi społeczne, które są dotychczas świadczone. Czyli jeżeli na przykład utworzymy placówki wsparcia dziennego i będziemy mieć takie tak zwane świetne środowiskowe dla dzieci i młodzieży, my po prostu te usługi społeczne my nie będziemy musieli utrzymać. Takie programy usług społecznych. W tym momencie te usługi społeczne są zupełnie nieodpłatne, później będą mogły być odpłatne. Jednak tak naprawdę, jeżeli to wszystko teraz powstanie ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, tak naprawdę później nie będzie potrzebowało żadnego nakładu finansowego, aby to funkcjonowało. To po prostu już będzie utworzone. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę już więcej pytań. Uchwała numer 3/18/2021 Rady Gminy Adamówka w sprawie utworzenia oraz nadania. Zaraz poczekam. W sprawie utworzenia oraz nadania statusu.
Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce. O przedstawienie sprawozdania poproszę również panią kierownik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mając przede wszystkim na uwadze obszerność sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce, jak i kolejnego sprawozdania, które tak naprawdę jest to same ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, czyli oceny są pomocy społecznej, postaram się skrótowo przedstawić to sprawozdanie, dlatego że też Państwo mieliście wgląd do sprawozdania i na pewno Państwo się zapoznaliście. Drodzy Państwo, mając na względzie strukturę zatrudnienia w Gminie Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce w 2020 roku zatrudnialiśmy łącznie 21 osób, w tym 11 osób w ramach umowy o pracę, a zaś 10 osób w ramach umowy cywilnoprawnej. W stosunku do roku 2019 uległo zmianie jedynie zatrudnienie nowego pracownika, był nim opiekun osoby starszej, na którego pozyskaliśmy środki w ramach programu Usługi Opiekuńcze dla Osób Niepełnosprawnych, edycja 2020. Mając na względzie informację finansową z wykorzystania budżetu w 2020 roku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku łącznie wydatkował 7 754 866 zł i 1 grosz. Było to 7,11% więcej niż w roku budżetowym 2019, z czego ze środków budżetu gminy wydatkowano 712 849 zł i 17 groszy, natomiast ze środków budżetu państwa było to 7 042 016 zł 84 grosze. Mając na względzie tą strukturę, szczegółową strukturę wydatków, drodzy Państwo, zauważamy, bo tutaj w tym sprawozdaniu, jak Państwo zauważyliście, robiłam analizę roku zarówno 2018, jak i 2019, porównując do roku 2019. I mając na względzie analizę struktury wydatków właśnie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce, jasno możemy zauważyć rosnące potrzeby mieszkańców gminy Adamówka w zakresie zarówno świadczenia usług zdrowotnych, opiekuńczych, wspierających przede wszystkim osoby starsze, niepełnosprawne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Mając na uwadze właśnie te potrzeby, zauważamy te wydatki w rozdziale 852.02, są to wydatki skierowane na domy pomocy społecznej, które w stosunku do roku 2019 wzrosło o 12%, natomiast w stosunku do roku 2018 o 25,78%. Zauważalny wzrost wydatków również odnotowano w rozdziale usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wydatki we wskazanym rozdziale w roku sprawozdawczym w stosunku do roku 2019 wzrosło o 7,20%, natomiast w stosunku do roku 2018 wzrosły aż o 135,60%. Tutaj, drodzy Państwo, chciałabym już nadmienić, iż w roku 2021 na wydatki w zakresie właśnie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydaliśmy niespełna 10 tysięcy złotych i pewnie nie wydamy z środków własnych żadnej złotówki, dlatego że realizujemy zarówno program Asystent Osobisty Osobie Niepełnosprawnej. W ramach tego programu 6 osób jest objętych usługami opiekuńczymi. Ponadto współpracujemy z Caritas Archidiecezji Przemyskiej. W ramach projektu też wspólnie pisanego to są usługi opiekuńcze w gminie Adamówka i Dom Pomocy Społecznej w Spoiskach i w ramach tego projektu wsparciem jest objętych 10 osób, które otrzymują właśnie wsparcie w ramach usług opiekuńczych. Największy wzrost wydatków odnotowano przede wszystkim tutaj w stosunku do roku 2019.
W rozdziale świadczenia wychowawcze to rodzina 500+, jest ta zmiana, która nadal jest widoczna ze względu na wprowadzone od 1 lipca 2019 roku zmiany w zakresie przysługiwania świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci do 18 roku życia. Świadczenia, właśnie ten rozdział świadczenia wychowawcze rodzina 500+, jest to najbardziej wydatkowy rozdział w budżecie gminy Adamówka. W roku 2020 w tym rozdziale wydatkowano około 4,5 miliona. Drodzy Państwo, takimi ważnymi informacjami, które chciałabym Państwu przekazać, to przede wszystkim to, iż rok 2020 był zupełnie innym rokiem, jak zapewne Państwo wiecie, niż lata poprzednie. Pomoc społeczna zarówno i ta w Adamówce musiała się dostosować do zmian wynikających z zagrożenia epidemiologicznego. To tak świadczyliśmy pomoc społeczną, tak jak dotychczas. Realizowaliśmy świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, kartę dużej rodziny, świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Realizowaliśmy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Tylko tutaj musieliśmy się, drodzy Państwo, dostosować do obecnie panującego zagrożenia epidemiologicznego. Dlatego też wiele działań musieliśmy dostosować do potrzeb mieszkańców. Tak też dostosowany, jak na pewno Państwo wiecie, został program posiłek w szkole i w domu. Zwiększyła się ilość wydanych paczek żywnościowych. Dzieci nie mogły jeść posiłków w szkole, w związku z tym organizowaliśmy pomoc tym dzieciom w związku z dystrybucją owej pomocy rzeczowej w postaci pasek żywnościowych poprzez pracę ze Ochotniczą Strażą Pożarną. Również zmianie w stosunku do lat poprzednich uległa przede wszystkim pomoc w realizacji programu w zakresie pomocy żywnościowej z Podkarpackiego Banku Żywności. Tutaj, jak Państwo pamiętacie, również trzecia Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej nie zawiodła naszej gminy i dwa razy uczestniczyli w pomocy naszym mieszkańcom gminy Adamówka, aby rozdysponować, dystrybuować żywność z Podkarpackiego Banku Żywności. Pracownicy socjalni, a również pozostali pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podejmowali różne inne wyzwania. Pomagali osobom objętym kwarantanną, izolacją. Rozpoczęliśmy realizację programu Wspieraj Seniora. Był to program ze środków Funduszu Solidarnościowego. Wiele tych zadań, które dotychczas nie były realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, stały się naszymi nowymi zadaniami w związku właśnie z epidemią koronawirusa. Ważne, drodzy Państwo, są również działania dodatkowe. Przede wszystkim aktywność projektowo-konkursowa. Drodzy Państwo, w ubiegłym roku, można powiedzieć tak kolokwialnie, tak się spierżyliśmy, że pozyskaliśmy ponad prawie 5 milionów, 4 951 576 zł. Drodzy Państwo, być może dlatego, że po prostu mieliśmy więcej czasu, albo był to inny czas zamknięcia, dlatego że pomagaliśmy osobom na zewnątrz, a wewnątrz budynku mogliśmy pracować nad tworzeniem nowych rozwiązań, nowych metod, lepszych metod. Przygotowaliśmy właśnie, tak jak w poprzedniej uchwale wspominałam, wniosek o dofinansowanie projektu pod tytułem Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka i łącznie pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 2 499 959 zł 10 groszy. Przygotowaliśmy również, drodzy Państwo, w 2020 roku wniosek o dofinansowanie projektu Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka i pozyskaliśmy dofinansowanie 2 106 227 zł. Ponadto współpracując z Caritas Archidiecezji Przemyskiej oraz partycypując w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach projektu Wsparcie Opiekuńcze w Gminie Adamówka i Dzienny Dom Pomocy w Zboiskach, pozyskaliśmy 454 346 080 groszy na wsparcie w zakresie usług opiekuńczych dla mieszkańców naszej gminy. Ponadto realizowaliśmy, tak jak wspominałam, program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Usługi Opiekuńcze dla Osób Niepełnosprawnych, program Posiłek w Szkole i w Domu, program Wspieraj Seniora, a także pozyskaliśmy pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla pracownika, który teraz w ramach Centrum Usług Społecznych będzie pełnił funkcję organizatora pomocy społecznej.
Łączna kwota pozyskanego dofinansowania w ramach wyżej wymienionych działań wynosiła 330 234 zł. Ponadto w ramach współpracy z Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając, siedzibą w Rzeszowie, zorganizowaliśmy 6-miesięczne staże zawodowe dla 24 mieszkańców naszej gminy. Mając na względzie, może jeszcze powiem, tej współpracy z Podkarpackim Bankiem Żywności i realizacją programu operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Dla 884 osób pozyskaliśmy żywność o łącznej wartości 286 733,75 groszy, co stanowi o prawie 4% więcej niż w 2019 roku. Drodzy Państwo, mając na myśli natomiast potrzeby w zakresie pomocy społecznej i wsparcia rodziny, a także podsumowując sprawozdanie z realizacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce, jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby gminy Adamówka właśnie w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny, realizując projekty, na które mogliśmy pozyskać środki w roku poprzednim, czyli Centrum Usług Społecznych Społeczna Adamówka, Dzienny Dom Pomocy Społecznej Ciepliczanka, a także wsparcie opiekuńcze gminy Adamówka, Dzienny Dom Pomocy Społecznej z Boiskach, a także program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. Realizując, drodzy Państwa, te projekty i programy w 100%, mam nadzieję, zaspokoimy podstawowe potrzeby mieszkańców gminy Adamówka. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Kierownik za przedstawienie sprawozdania. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania co do sprawozdania, proszę bardzo. Tak było przedstawione jasne pytanie oprócz tego sprawozdania, tak się chyba nie ma. Dziękuję serdecznie. Pani kierownik również, skoro nie ma więcej pytań, to przechodzimy do następnego punktu, czyli punktu 13. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok. Poproszę również tutaj Panią kierownik, jeżeli można coś jeszcze dopowiedzieć. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak wspominałam na wstępie, ocena zasobów pomocy społecznej jest tożsama ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Być może tutaj w względzie prognozy na lata poprzednie i środków finansowych, jakie prognozujemy w kolejnych rozdziałach, różni się od sprawozdania ze sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamówce. I drodzy Państwo, już tutaj właśnie w ocenie zasobów pomocy społecznej zaplanowaliśmy dokładnie środki, na jakie chcemy właśnie przeznaczyć na Dzienny Dom Pomocy Ciepliczanka. Łącznie w tym roku będzie to około 400 tysięcy złotych. Jednak na samą działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej przeznaczymy 132 466 zł w związku z planami projektowymi. Od listopada bieżącego roku chcielibyśmy uruchomić działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Ponadto na usługi w zakresie wsparcia i pomocy rodzinie przeznaczymy 252 466 zł. Natomiast na zadania wynikające może z uruchomienia placówek wsparcia dziennego planujemy tutaj przeznaczenie 120 000 zł. Myślę, że pozostałe dane są na pewno danymi, które zostały ujęte właśnie w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dlatego też nawet nie przekazywałam Państwu tego sprawozdania, gdyż ono jest dużo obszerniejsze, zawiera wiele wykresów, tutaj tabeli porównawczych. Jednak dane, tak jak mówiłam, są to same sprawozdanie z działalności Gminy Ośrodka Pomocy Społecznej. Dziękuję. Dziękuję serdecznie Pani. Czy są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań.
Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zanim przedstawię projekt uchwały, chciałbym jeszcze podkreślić, że te wszystkie działania, te wszystkie środki pozyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w zdecydowanej większości trafią w postaci różnego rodzaju usług do mieszkańców naszej gminy. Zarówno kwota, która jest przeznaczona na przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, w większości jest przeznaczona na realizację usług społecznych. To przedsięwzięcie i to, że nasz ośrodek będzie się przekształcał jako jeden, no ostatecznie z tego, co pani kierownik tutaj przed chwilą powiedziała, jeden z trzech na Podkarpaciu, no jest dla nas olbrzymią promocją i jest też, ma olbrzymie znaczenie też finansowe, dlatego że to przekształcenie, koszty tego przekształcenia są w całości pokrywane z dotacji. Natomiast tendencje, tak jak pani kierownik powiedziała, w pomocy społecznej są tak naprawdę wyznaczane przez ustawę właśnie o centrach pomocy społecznej i na dzień dzisiejszy przekształcanie jest fakultatywne, nie jest obowiązkowe, ale na pewno w przyszłości stanie się to obowiązkiem gminy i najprawdopodobniej będą to gminy musiały realizować ze środków własnych. Także my mamy tutaj stuprocentową pewność, że gmina nie będzie ponosić wydatków na koszty przekształcenia. A szczególnie ważne jest to, że większość właśnie tych środków z tej kwoty 2,5 miliona no, trafi do mieszkańców naszej gminy, ale jednocześnie zapewnione jest finansowanie na właśnie przygotowanie takie fachowe właśnie tej diagnozy, która określi i pomoże tworzyć plany usług społecznych. Tak samo sprawa związana z utworzeniem Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Ciepliczanka. No też, co prawda może nie tak imponującą kwotą, ale też jest spora suma środków przeznaczona na adaptację budynku, a również na funkcjonowanie tego domu pomocy aż do praktycznie ponad połowy roku 2023. A wszystko, co się tworzy, wszystko, co powstaje, no jest jednak obarczone różnego rodzaju zagrożeniami, niepewnościami i tutaj bardzo dobrze, że to wszystko jest realizowane za środki pochodzące z zewnątrz. Natomiast ponieważ pani kierownik jest akurat wyjątkiem w zakresie przygotowywania tych projektów, bo wszystkie te projekty przygotowuje samodzielnie, w związku z tym mamy gwarancję, że będzie to w sposób wzorowy wprowadzone. Pewnie, że tam różnego rodzaju zagrożenia mogą powstawać, bo jak wszystko co nowe, wszystko co ma być właśnie wzorem, jeżeli chodzi o Centrum Usług Społecznych dla innych, no może być sprawiać różnego rodzaju trudności i problemy, ale to niesamowita satysfakcja, że w takiej maleńkiej gminie, jaką jest gmina Adamówka,
z tej gminy został złożony najlepszy projekt w Polsce, jeżeli chodzi o gminy do 5000 w Polsce, nie na Podkarpaciu. Także to myślę, że jest bardzo ważne i tak jak tutaj pan wiceprzewodniczący wspomniał, pan kierownik, należą się serdeczne słowa uznania i podziękowania za to wszystko, co robi w zakresie pomocy społecznej na terenie naszej gminy, bo też sprawozdanie jest no imponujące. To jest tutaj zakres świadczonych usług dla mieszkańców, pomocy różnego rodzaju, a co ważne, pomocy, która nie obciąża budżetu gminy. No jest imponująca, także jak najbardziej. Wielkie brawo. I już przystępujemy do uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Chciałbym już tutaj zaprezentować w paragrafie 1, jakie są propozycje tych godzin. A więc dyrektor szkoły liczącej do 11 oddziałów miałby tygodniowo obowiązkowy wymiar godzin taki jak dotychczas, czyli 5 godzin i powyżej 11 oddziałów 2 godziny. Natomiast w trakcie tych przekształceń, które w zakresie struktury organizacyjnej szkół działy się na terenie naszej gminy, no zresztą i dzieją się, i wizytami przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, no wyszło coś, co wszystkim było znane, ponieważ w projektach organizacyjnych widać było, że w szkole podstawowej w Adamówce nie ma wicedyrektora. No i kiedy w wyniku tych wizyt okazało się, że jest to szkoła, która liczy właśnie powyżej 11 oddziałów, to w takich szkołach, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest obowiązek powołania wicedyrektora. Ten obowiązek spoczywa na dyrektorze szkoły, bo wicedyrektora szkoły powołuje dyrektor szkoły po uzyskaniu zgody od organu prowadzącego, czyli w tym przypadku wójta. No i pan dyrektor takie zalecenie natychmiastowego powołania wicedyrektora otrzymał. W związku z tym, jeżeli chodzi o stanowisko wicedyrektora, to tutaj ten obowiązkowy wymiar godzin do tej pory po prostu no, był takim zapisem, który nie miał zastosowania. W tej chwili będzie miał zastosowanie i proponujemy, aby wicedyrektor szkoły liczącej do 11 oddziałów miał tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 14, czyli korzystałby ze zniżki w wysokości 4 godzin i powyżej 11 oddziałów miał ten wymiar obowiązkowy wynoszący 10 godzin dydaktycznych, natomiast z tego wynika, że korzystałby z 8 godzin zniżki. I wymiar godzin ustalony w paragrafie 1 dotyczy również nauczycieli pełniących obowiązki wynikające z funkcji kierowniczej w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze i obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono wykonywanie tych zadań, a przestaje się stosować z końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał pełnić tą funkcję. No w tym roku tak się niestety zdarzyło, że
no, musieliśmy powoływać nauczycieli, którzy pełnili obowiązki wynikające z funkcji kierowniczej, właśnie w zastępstwie nauczyciela, który nie mógł wypełniać swoich obowiązków. Czyli no, te zapisy no, nie są takimi zapisami tylko formalnymi, ale miały zastosowanie praktyczne. No i oczywiście wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i traci moc uchwała nr 3 łamane przez 19 przez 2020 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania co do projektu, proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Rozumiem, że przedstawiona uchwała przez pana wójta jest jasna, czytelna. Czytam więc projekt uchwały. Uchwała nr 3 łamane przez 19 łamane przez 2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Głosowanie za projektem uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 15. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 rok. Chciałem serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej sesji pani kierownik. Dziękuję serdecznie za przedstawione projekty uchwał i za otworzone sprawozdanie. Dziękuję bardzo. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Ja może też krótko powiem o najistotniejszych sprawach związanych z tym sprawozdaniem. Z tego względu, że to sprawozdanie panowie radni otrzymaliście. Więc w 2020 roku gmina Adamówka realizowała przy pomocy organizacji pozarządowych działania z obszarów nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i kultury i sztuki. Takie trzy obszary były realizowane przez organizacje pozarządowe. W obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania realizowany był dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodków w Jarosławiu i kwota przeznaczona na realizację tego zadania wynosiła 67 660 zł. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu było na dwa rodzaje zadań. Pierwsze to organizacja zawodów sportowych w zakresie piłki siatkowej i lekkiej atletyki. Przeznaczona na to była kwota 20 000 zł. I organizacja zawodów sportowych w zakresie piłki nożnej, przeznaczona była na to kwota 160 000 zł. I w zakresie kultury i sztuki prowadzone było zadanie upowszechnianie kultury poprzez naukę gry na instrumentach 100 000 zł. I jeżeli chodzi o to pierwsze zadanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Dowóz tych dzieci niepełnosprawnych do ośrodków w Jarosławiu był realizowany
w oparciu o umowę, która została zawarta 30 grudnia 2019 roku na okres od 2 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Całkowity koszt dowozu do tych ośrodków wyniósł 63 381,53 zł. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zrealizowano dwa zadania. Pierwsze zadanie to organizacja zawodów sportowych w zakresie piłki siatkowej i lekkoatletyki. Realizatorem zadania był uczniowski międzyszkolny klub sportowy Spartakus na podstawie umowy z dnia 7 stycznia 2020 roku oraz aneksu do tej umowy na okres od 10 stycznia do 30 czerwca i całkowity koszt zadania wyniósł 20 tysięcy złotych. Drugim zadaniem była organizacja zawodów sportowych w zakresie piłki nożnej. Zadanie było realizowane przez Gminny Klub Sportowy Majdan Siniawski w Majdanie Siniawskim w okresie od 10 stycznia do 31 grudnia 2020 roku na podstawie umowy z dnia 7 stycznia 2020 roku i z przeznaczonej kwoty 160 tysięcy wykorzystano 120 471,27 zł. Pozostałą kwotę nie wykorzystano w kwocie 39 528,73 zł. Zwrócono do budżetu gminy. W rozgrywkach realizowanych w ramach tego drugiego zadania wzięło udział 6 drużyn, Orlik 17 zawodników, Młodzik Młodszy 17 zawodników, Młodzik Starszy 18 zawodników, Junior 20 zawodników i Senior 24 zawodników i drużyna kobieca 17 zawodniczek. Ze względu na pandemię mecze w rundzie wiosennej zostały odwołane, a w rundzie jesiennej drużyny rozegrały Orlik 4 mecze i 4 sparingi, Młodzik Młodszy 4 mecze i 4 sparingi, Junior 6 meczy i 4 sparingi, Junior to tam po prostu Młodszy i Starszy 6 meczy i 4 sparingi, Senior 13 meczy i 5 sparingów i kobiety, drużyna kobieca rozegrała 6 meczów i 4 sparingi. W zakresie kultury i sztuki realizowano jedno zadanie, upowszechnianie kultury poprzez naukę gry na instrumentach. Zadanie realizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie Siniawskim na podstawie umowy z 7 stycznia 2020 roku w okresie od 10 stycznia do 31 grudnia. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 100 tysięcy złotych, która została wydatkowana w kwocie 99 922 zł i 9 groszy na szkolenie 30 osób tworzących orkiestrę oraz 20 nowych członków orkiestry, doposażenie orkiestry, brakujące instrumenty muzyczne oraz udział w koncertach i przeglądach, no jeszcze w okresie, kiedy nie było takich obostrzeń związanych z pandemią. Orkiestra brała udział w koncertach m.in. w Hrubieszowie, Licheniu, Niepokalanowie i na Jasnej Górze. Otrzymali pierwsze miejsce w 5. Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorale w Kalwarii Pacławskiej i tą kwotę tych 77,91 zł zwrócono do budżetu gminy. No, chcę powiedzieć, że te poluzowania, które obecnie już obowiązują, sprawiają, że orkiestra w ostatnią sobotę miesiąca pojedzie na pielgrzymkę, ogólnokrajową pielgrzymkę krwiodawców do Częstochowy. Także jej popularność w czasie pandemii też została zachowana i myślę, że na pewno, jeżeli tylko będą takie możliwości, to będzie mogła występować. Chcę tutaj jeszcze tylko przypomnieć, że orkiestra, może na działania orkiestry Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała dotację z programu LIDER,
Pierwsza dotacja jest przeznaczona na zakup strojów. Jest to kwota 50 tysięcy złotych i w tej chwili już straż wybrała wykonawcę i członkowie orkiestry są już, że tak powiem, kolokwialnie pomierzeni i są, te stroje będą przygotowywane, później będą jeszcze przymiarki tych strojów i no, gdzieś tam za dobre dwa miesiące orkiestra będzie miała nowe stroje. I drugi projekt, który już został zrealizowany, zakup instrumentów, tutaj kwota była mniejsza, 16 tysięcy złotych, już jest zrealizowany, zapłacony, teraz będzie występować OSP o zwrot tych środków. Obie dotacje są bez udziału własnego, także to jest no, bardzo ważne, nawet jakieś drobne kwoty końcówki będą dopłacone ze środków, które OSP posiada na funkcjonowanie tego projektu. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie sprawozdania. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, to proszę bardzo. I widzę żadnych pytań. Rozumiem, że jest wszystko jasne dla państwa. Przechodzimy więc do dalszej części dzisiejszej sesji. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i skierowania do Zarządu Województwa Podkarpackiego petycji w sprawie zabezpieczenia środków na przebudowę drogi wojewódzkiej 835 na odcinku od granicy województwa podkarpackiego w Bajanie Sieniawskim do Sieniawy. Proszę bardzo, tutaj pan sekretarz chciał zabrać. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, odczytamy treść uchwały. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się petycję skierowaną do Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie zabezpieczenia środków na przebudowę drogi wojewódzkiej 835 na odcinku od granicy województwa podkarpackiego w Majdanie Sieniawskim do Sieniawy. I paragraf drugi. Treść petycji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. I odczytam teraz treść petycji proponowaną. Petycja gmina Adamówka w sprawie zabezpieczenia środków na przebudowę drogi wojewódzkiej 835 na odcinku od granicy województwa podkarpackiego w Majdanie Sieniawskim do Sieniawy. Droga wojewódzka 835 na odcinku Majdan Sieniawski-Sieniawa jest w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia jezdni jest dziurawa i nierówna. Występujące ubytki, liczne stękania, nierówności podłużne, głębokie koleiny stwarzają realne zagrożenia dla zdrowia i życia uczestników ruchu drogowego, zarówno kierowców, jak i pieszych. Niestety potwierdzenia złego stanu technicznego przedmiotowej drogi są częste, niebezpieczne zdarzenia drogowe, które nierzadko kończą się śmiercią. Drogą wojewódzką 835 codziennie odbywa się bardzo intensywny ruch samochodów zarówno osobowych, jak i ciężarowych, często o masie powyżej 24 ton. Stale wzrastające natężenie ruchu spowodowane przede wszystkim faktem, że droga ta prowadzi do autostrady A4 Korczowa, Kraków, Wrocław, Jędrzychowice, jest jedną z istotniejszych przyczyn nieustannie pogarszającego się stanu nawierzchni. Gmina Adamówka położona jest około 20 km od łącznika drogi 835 z autostradą A4 w Gorliczynie. Stanowi więc ważne połączenie komunikacyjne z zachodnią częścią kraju, nie tylko dla mieszkańców regionu, ale i województwa lubelskiego. Planowane w tym roku zakończenie trwającej obecnie rozbudowy drogi wojewódzkiej 835 na odcinku od Biłgoraja do granicy Lubelszczyzny i Podkarpacia spowoduje jeszcze większe natężenie ruchu na obszarze gmina Adamówka i jednocześnie uwidoczni ogromną przepaść zauważalną w stanie technicznym dróg na granicy obu województw. Zważywszy na powyższe, gmina Adamówka prosi o pilne podjęcie działań prowadzących do wykonania przebudowy drogi wojewódzkiej 835 na odcinku Majdan Sieniawski-Sieniawa. Wierzymy, że wskazana potrzeba przebudowy drogi będzie początkiem procesu zmierzającego do rozwiązania wieloletniego problemu dotyczącego bezpiecznego i funkcjonalnego użytkowania przedmiotowej drogi w zakresie ruchu kołowego i pieszego. Jednocześnie uprzejmie prosimy o to, aby na posiedzeniu Zarządu Województwa Podkarpackiego
rozpatrującym niniejszą petycję mógł być zaproszony i wziąć udział przedstawiciel gminy Adamówka. I to jest propozycja tej petycji. Dziękuję bardzo. Tutaj są numery przemieszane. Tak jest. Numer drogi 835, a tutaj mamy 853. Zwróciłem uwagę, pani radny, tak właśnie poprawiłem. Więc jeżeli propozycja taka będzie akceptowalna, z tą poprawką naniesioną, to ja drukuję petycję i przedłożę do podpisania. Nie ma problemu, żeby nie poszła taka. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tak. Ja bym rozszerzył te petycje na jeszcze na przykład na ministra infrastruktury i wojewodę podkarpackiego. A to z tego względu, że przebudowa drogi od Biłgoraja do Majdana Śniowskiego kosztuje 195 milionów. Czyli tutaj mamy około połowę, czyli około 15 km, czyli projekt będzie kosztował około 100 milionów złotych. Więc przy takiej kwocie trzeba by było również napisać do ministra infrastruktury i ewentualnie wojewody podkarpackiego z prośbą o poparcie tego. Tak mi się wydaje. I jeszcze bym dołożył mapkę. Po prostu, żeby było uwidocznione cały ten odcinek, który jest przebudowany do Biłgoraja, odcinek w przebudowie i odcinek od Sieniawy do autostrady, który jest już zrobiony i żeby to było tak bardzo uwidocznione, że to jest ostatni odcinek tej drogi po prostu do przebudowy, żeby bo jednak takie właśnie graficzne przedstawienie to może daje więcej niż 1000 słów. Dziękuję. Tyle. Dziękuję również. Więc proszę Państwa, petycja z natury rzeczy jest skierowana do jednego organu, bo tutaj za tą drogę, tak jak ja ciągle podkreślam, odpowiada samorząd województwa podkarpackiego, zarząd województwa podkarpackiego, sejmik województwa podkarpackiego. W związku z tym to ewentualnie oni mogą występować o wsparcie, natomiast no my nie występujemy jako inwestor, tylko my występujemy tutaj jako przedstawiciele tej naszej społeczności lokalnej, która w związku z takim, a nie innym stanem tej drogi ma problemy. Ma problemy no nawet w tej chwili, już w tej chwili z włączeniem się do ruchu. I też no, zarząd drogi, bo wiadomo, że tego nie będzie tylko rozpatrywał Zarząd Województwa Podkarpackiego, bo gdyby to robił tylko Zarząd Województwa Podkarpackiego, to oczywiście nie możemy oczekiwać od pana marszałka czy członków zarządu, żeby znali dokładnie sytuację. Natomiast no, podkarpacki zarząd dróg wojewódzkich doskonale wie, no i my im pokazując im mapę, to tak trochę no, moim skromnym zdaniem traktowalibyśmy ich niepoważnie jako zarządców drogi. Oni doskonale wiedzą, gdzie ten odcinek jest i myślę, że no, naprawdę ja poza tym jestem oszczędny, staram się być oszczędny, nie dlatego, że szkoda mi papieru, tylko przedstawić sedno sprawy, nic więcej. Czasami właśnie takie rozwlekanie się i pisanie już o rzeczach nieistotnych no, nie ma znaczenia, bo tutaj w tej petycji no, są same konkrety. Jest o tym, że stan drogi jest fatalny, że ruch już jest duży, będzie jeszcze większy. No i rzecz najistotniejsza, że tej drogi, która jest najdłuższą drogą wojewódzką w Polsce, bo chcę Państwu powiedzieć, że to jest najdłuższa droga wojewódzka w Polsce, bo w
prowadzi od Lublina aż do Grabownicy Starzeńskiej. Na odcinku od Lublina do granicy województwa podkarpackiego na całym odcinku będzie przebudowana. Tutaj, jeżeli chodzi o Podkarpacie, to też od Sieniawy do zjazdu do autostrady jest przebudowana. Jest zrobiony łącznik, który ułatwia dotarcie do Przeworska i do obecnej drogi 94. Są prace prowadzone od Przeworska w kierunku Kańczugi. No a tutaj w środku to rzeczywiście no, jest taka zostawiona wyrwa, która chyba dla wszystkich jest oczywista, że tak nie powinno zostać. Szczególnie, że wszystko to dzieje się na granicy pomiędzy dwoma jednostkami samorządu i ten stan taki drastycznie zmieniający się szczególnie uderza w oczy na granicach zawsze. Bo jak tam dalej zacznie się coś gorzej dziać, to tak już się nie zauważa. Tak się nie zauważa oczywiście, mam tu rację. Także no, ja nie wiem, ja nie mówię, że ta petycja jest doskonała, natomiast no, wydaje mi się, że ona zawiera te rzeczy najistotniejsze. To więcej nasza gmina nie może nic zrobić. Tak. To myślę, że trzeba przyjąć tą petycję. Poczekaj, musimy dać. I poczekaj na działanie. Tak, no dalsze działanie. No. Ale szczególnie, że to jest w idealnym, że tak powiem, okresie czasu podejmowana, bo z tego co wiem, to i powiat przeworski czyni w tym kierunku starania i też no w zarządzie też widzą, co się dzieje. No to nie jest tak, że ktoś buduje drogę, powiedzmy jak Sieniawa zrobiła drogę w kierunku Cieplic, to myśmy musieli zareagować. To się działo oczywiście w poprzednich kadencjach, ale no nie możemy sobie pozwolić też ze względów takich wizerunkowych, żeby ktoś wybudował dobrą drogę, a my będziemy jechać po piasku. No czasami jest konieczność, że to i to, tutaj też rok to trwało, ale co innego jest rok, jak niż powiedzmy nie mieć żadnych perspektyw, bo tutaj to już też wiemy, że na pewno będzie taki okres, że kierowcy będą przeżywać szok, bo przystąpić do przebudowy drogi, wiecie od kiedy i kiedy był ogłoszony tam przetarg, czyli że były zabezpieczone środki. Także to i tak będzie chwilę trwało. Ale na pewno też tak mi się wydaje, że zarząd województwa podkarpackiego, no skądinąd pięknego województwa, które ma się możliwość poszczycenia też dużymi osiągnięciami, no nie pozwoli sobie na taką wpadkę wizerunkową, żeby no nagle wjazd do województwa podkarpackiego oznacza fatalny stan drogi. Także myślę, że to wszystko dzieje się w dobrym momencie i to wymaga tylko po prostu no, wsparcia tych sił, które tam starają się, żeby tą drogę po prostu przebudować. Ile zarząd województwa ma czas na ile czasu ma na odpowiedź? Właśnie. To jest nasza prośba, nasza petycja. Nie, ale nie wiem, czy są jakieś terminy na odpowiedź, czy to znaczy na w każdym razie. Wie pan, ten czas jest określony, natomiast jest trudno powiedzieć, jaki on dokładnie jest. Wiem, że my taką petycję, na przykład jak do nas dociera, to my taką petycję zamieszczamy przede wszystkim na MIP-ie. Dlatego też forma tutaj petycji jest taka no, zdecydowanie lepsza jak jakieś pismo. I maksymalnie 3 miesiące na rozpatrzenie tej petycji. Myślę, że jeżeli byłby też uwzględniony ten wniosek, który na końcu jest zawarty z
ta prośba o udział przedstawiciela gminy Adamówka w posiedzeniu zarządu, no to też będzie okazja, żeby wtedy jeszcze te, takie dodatkowe argumenty można było użyć. No tak, zapytałem tylko dlatego, żeby w razie czego, żeby wiedzieć, w jakim okresie można trzeba by było reagować dalej, gdyby na przykład wojewódzki, czy tam nie podszedł do tego jakoś poważnie, czy na przykład interweniować u ministra infrastruktury, czy u wojewody podkarpackiego. I to właśnie dlatego, że proszę Państwa, to też takie sprowadzenie na ziemię, bo powinniśmy przede wszystkim taką sprawę załatwić w tym przypadku z tym samorządem, który za to odpowiada, bo no to jest tak troszeczkę, jakby ktoś postawił żądanie w stosunku do gminy Adamówka i jeżeli tutaj zapadłaby decyzja, że nie realizujemy tego, to żaden minister, żaden wojewoda, no nikt nie wpłynie na to. Ja jeszcze może dopowiem tylko, że kierowanie tej decyzji do organu, który nie jest właściwym do rozpatrzenia, by nie skutkowało tym, że ten organ po prostu odeszli tylko tą petycję do tego organu, który będzie właściwy. Jeżeli skierujemy na to gdziekolwiek indziej, po prostu oni pokierują do tego organu właściwego, czyli tutaj też nie jest taka zła wola, czy tam oszczędność papieru, ale tym to się skończy. Taka jest forma wycenania medycji. Co innego jest prośba o wsparcie realizacji. No bo wtedy można pisać do posłów, można pisać do senatorów. A pan jest jesteście panie kompetentni, to więc po prostu dopytuje i to... Tak. No my to też rozumiemy, że to nie jest po to, żeby skrytykować taką formę petycji, tylko żeby w trosce o to, żeby była jak najbardziej skuteczna. Także tu no, musimy się uzbroić w cierpliwość. Jasne. Dziękuję bardzo. Czy ktoś w sprawie petycji chciałby jeszcze? Widzę, że już nie ma chętnych. Czytam więc projekt uchwały został przedstawiony przez pana sekretarza. Czytam więc nagłówek treści. Uchwała numer 3/20/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie przyjęcia i skierowania do Zarządu Województwa Podkarpackiego petycji w sprawie zabezpieczenia środków na przebudowę drogi wojewódzkiej 835 na odcinku od granicy województwa podkarpackiego w Majdanie Sieniawskim do Sieniawy. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Stwierdzam, że za projektem uchwały głosowało 12 radnych głosów. Też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Budżetowej. Panowie radni, uchwała mówi, aby powołać członka Komisji Budżetowej pana radnego Tadeusza Kocha, który pracuje w jednej tylko komisji, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i jest zainteresowany pracą Komisji Budżetowej. Rada podczas swojej kadencji no, może powoływać też członków komisji. Wiemy, że składy komisji są różne, nie ma tutaj określonej liczby członków, także to nic nie stoi na przeszkodzie, aby pan radny został powołany do pracy w tej komisji, to jest wola po prostu nasza. Jeżeli ktoś z panów radnych chciałby w tej sprawie zabrać głos, to proszę bardzo. Czy pan radny Tadeusz wyraża zgodę? No tak, bo właśnie jestem w tej jednej komisji, po prostu
Zbieraliśmy się chyba 3 razy do tej pory, a ja skoro już jestem tym radnym, to po prostu chciałbym być aktywnym właśnie członkiem tej rady. O. Głosujemy. Czy tam projekt uchwały, uchwała nr 3 łamana przez 21 łamane przez 2021 Rady Gminy Lemówka dnia 17 maja 2021 roku na podstawie artykułu 21 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 713 z późniejszymi zmianami Rada Gmina Ramówka uchwała następuje. Paragraf pierwszy. Powołuje się członka Komisji Budżetowej radnego Tadeusza Kocha. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram głosowanie na projekt uchwały. Zamykam głosowanie za projektem uchwały. Głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Gratulujemy panu, panie przewodniczący, co do tej pory pracuje pan w dwóch komisjach. Panów ostatni punkt sprawy różne i wolne wnioski. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś sprawy, chciałby przedstawić na porozmawiać, proszę bardzo, pan Wójcie po pierwsze. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym poinformować Wysoką Radę, że jest bardzo duża szansa na to, aby w miejscowościach Krasne i Pawłowa jako jedno zadanie było realizowane scalenie jeszcze ze środków, które były przeznaczone na scalenia do roku 2020, ale jak panowie wiecie, środki te można wykorzystywać do końca 2023 roku. I ponieważ te środki zostały, powiat przeworski zdecydował się złożyć wniosek właśnie na te dwie miejscowości. Z tego względu, że w tych miejscowościach było już scalenie, chociaż tam prace geodezyjne na pewno też jest sens, żeby były przeprowadzone, bo my wiemy, że na przykład drogi nasze niektóre są, no chociażby jak droga za panem radnym Kubajem biegnie po prywatnych działkach, czy droga na Szynalach na tym pierwszym odcinku biegnie po prywatnych działkach, tak. No a poza tym, gdyby to zostało zrealizowane, to ja się już nie martwię o scalenie w Majdanie. Bo przykład scalenia na terenie danej gminy on będzie działał bardzo korzystnie. Także w kolejnej perspektywie, ponieważ też na pewno środki będą na scalenia, to będziemy mieć 99% podpisów. I myślę, że te scalenia będzie szansa, żeby też były realizowane w innych miejscowościach. Tak jak już zasygnalizowałem na komisjach, tutaj komisje się zgodziły z tym, żeby prowadzić rozmowy z zarządem powiatu przeworskiego, aby wspólnie finansując 50% środków z budżetu gminy, 50% ze środków budżetu powiatu, by dokończyć przebudowę drogi od Krzysiłka Szepty do Kolonii Polskiej. Ale już żeby zrobić cały odcinek, oczywiście w takiej sensownej technologii. Nie tak jak to było zaproponowane w roku ubiegłym, tylko w takiej technologii, w jakiej została zresztą ta droga przebudowana. No, dobrej technologii. To znaczy w
Tak, czyli odpowiedniej. Odpowiedniej bez przesady, bo tam wiemy, co było zaproponowane, żeby zrywać to, co jest i robić od nowa. No, na szczęście wykonawca był realizował tak, jak to widzimy i dzięki temu dużo dłuższy odcinek został zrealizowany, ale spory ten odcinek pozostał. Myślę, że w tym tygodniu uda się ustalić technologię i jakoś oszacować koszty i zgodnie z, myślę, że tutaj panowie podpowiedzicie, ja wówczas złożyłbym w imieniu gminy, w imieniu rady deklarację o naszym udziale po to, żeby mógł zarząd już dróg w Przeworsku przygotowywać wszystko, co jest potrzebne. No a my na kolejnej sesji zabezpieczylibyśmy środki, bo w sumie no, w tej chwili nie wiemy, jakie te środki będą potrzebne, ale myślę, że będą w zasięgu możliwości budżetu naszej gminy. Także to są dwie takie, no myślę, że ważne informacje. No, dla mnie najważniejsze jest właśnie ta o scalenia, bo te scalenia naprawdę, gdyby w tych dwóch miejscowościach zostały przeprowadzone, to jak inni zobaczą, jak wygląda zagospodarowanie poscaleniowe, a już tutaj taki rekonesans był zrobiony i po prostu geodeci są bardzo zadowoleni z tego, co tutaj zobaczyli, bo tak naprawdę tych dróg nie trzeba by było budować od podstaw. One, pewnie, że niektóre odcinki są takie, że od podstaw, ale dużo dróg to jednak jest poprawiony, tak. Także to jest, no, myślę, że bardzo ważna informacja. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu i to jest bardzo ponadne. Panie wójcie, mamy no, trzy takie punkty. Chciałbym, żeby na ten temat coś pan powiedział. Jeżeli chodzi o podłączenie gazu ziemnego do nas, czy w tym temacie coś się dzieje, kiedy oni planują nam podłączyć? Druga sprawa to jest sprawa internetu. Czy będzie kontynuacja, czy to tylko pozostanie na tym, że te kabelki będą wisieć na tych sosnach? No i jeszcze ja wspominałem coś tam o śmieciach. Czy na dzień dzisiejszy gminę będzie stać, załóżmy, na jakieś tam fotopołapki, coś w tym rodzaju, jeżeli chodzi o zanieczyszczanie naszej gminy? To zacznę od tego ostatniego pytania. Na pewno coś postaram się zrobić, bo ja tak trochę żartobliwie odpowiedziałem na komisjach, a mówię, że w bardzo poważnej sprawie. Zresztą jeżeli chodzi o odpady, to no myślę, że też przy pomocy panów sołtysów, tutaj jeszcze będziemy prosić o pomoc pana sołtysa z Majdanu, bo nie mógł ze znanych wszystkim nam względów w tym pomagać, bo chcemy naprawdę doprowadzić do tego, żeby w tym zakresie no, było sprawiedliwe traktowanie wszystkich mieszkańców. No, tutaj w większości przypadków nie ma problemów, ale no, są tacy, którzy nie mają śmieci. Nie pamiętają o tym, że nie płaci się za śmieci, tylko płaci się za to, że się mieszka na terenie i po prostu potencjalnie wytwarza się odpady i produkuje się śmieci. Czy się produkuje, czy się nie produkuje, no ma się płacić. Natomiast no, te przykłady, o których na komisjach było mówione, poświadczą też o takim no, totalnej nieodpowiedzialności i totalnej nieznajomości problemów, bo każdy, kto rzetelnie do tego podchodzi, to za odpady i tak płaci. Nie płaci od ilości tych odpadów, czyli jeżeli on wywozi do lasu, to robi największe głupstwo, jakie może robić, bo za ilość odpadów się nie płaci. Także spróbujemy coś z tym fantem zrobić. Jeżeli chodzi o internet, to no, w tej chwili pan prowadzący działalność gospodarczą.
przepraszam, może żeby nie mówić. W tym zakresie przygotowuję się do tego, żeby robić tą tak zwaną ostatnią milę, między innymi i ten internet właśnie z wykorzystaniem tej sieci, która kilka lat temu została zbudowana, mamy mieć i w urzędzie, ale też i będzie w pewnym sensie robił konkurencję dla tej firmy, która rozwieża te światłowody, jak ktoś fajnie powiedział, po sosnach. No mam nadzieję, że to będzie jakoś mobilizować do tego, żeby to wszystko wreszcie zaczynało się finalizować. Natomiast no dzieje się to poza nami. Tak? My w tym projekcie tylko staramy się pomagać, jeżeli są jakieś problemy, a problemy się pojawiają. Wbrew pozorom nasi mieszkańcy już nie są tacy, jak byli przy wodociągach, przy kanalizacji, bo zaczynają stwarzać problemy. I to naprawdę niczym nieuzasadnione, bo jeżeli ta firma ma problem ze zgodą na powieszenie kabla na słupie elektrycznym, ale tylko dlatego, że przechodzi przez kabel przez jego posesję, no to to jest naprawdę skrajnie nieodpowiedzialne podejście. Natomiast na argumenty, że on się obraził, bo oni zaczęli wjeżdżać nie pytając go, kiedy tej osoby po prostu nie było, no to są takie strasznie niefajne sprawy. Natomiast to nie oznacza, że ta firma jest solidna, bo nie jest solidna i nie ma o czym mówić. Natomiast jeżeli chodzi o gaz, to cały czas procedury się toczą. W tej chwili powoli dobiega końca finalizowanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po tym zakład wystąpi o pozwolenie na budowę i sieć zostanie wybudowana. Ma być sieć wybudowana do końca bieżącego roku. Natomiast jeżeli chodzi o podłączenia, to każdy z mieszkańców będzie musiał zawierać umowę z PGNiG na wykonanie przyłącza. No myślę, że te warunki, które są związane z pandemią, będą pozwalały w przyszłości zrobić spotkanie z mieszkańcami. Chodzi oczywiście na razie o mieszkańców Adamówki, aby przedstawiciele właśnie inwestora mogli mieszkańców zapoznać, na jakich warunkach będą podłączenia. No oczywiście za odpłatnością ona jest rzędu, żeby nie powiedzieć za mało, 2500. Nie chcę ani zaprzeczać, ani potwierdzać, ponieważ... Przez takie techniczne sprawy. Najważniejsze, że ludzie już pytają o to. Nie ma i 1000 do granicy twojej posesji. Wiem co? Nie, to... Przez posesję. Dziwne, bo jak z posesji przechodzi sieć, to by oznaczało, że nic nie płacę. Nie, to chyba jest błędne. Nie chcę tego dementować. Nie chcę tego dementować, bo wówczas, gdyby była taka zasada, to byłoby problem z przejściem przez poszczególne posesje. Ja bym chciał, żeby było na jego posesji. Ale sieć obejmuje majątki miasta. Nie, na razie nie. Sieć na razie jest tylko i wyłącznie w Adamówce. Natomiast rola Adamówki jest olbrzymia. To wszystko zależy od tego, jakie tutaj będzie zainteresowanie. To tak po prostu będzie szła rozbudowa sieci na terenie pozostałych miejscowości. Także to jest bardzo ważne. No, wybrali Adamówkę ze zrozumiałych względów. Tu jest dużo potencjalnie dużych odbiorców, którzy są zainteresowani.
pierwszy już na terenie naszej gminy, pierwszy już odbiera, bo głos ten, który jest w Izabelinie, już z gazu korzysta. No a tutaj mamy no, jednak kilka dużych firm podobnych do Bosa, Widawo, Boram, piekarnia, szkoła, jeden, drugi, trzeci, gmina, kościół, no, plebania, to są te instytucje, które wyrażały chęć podłączenia, bo to nie jest tak robione w ciemno. No myślę, że wykonawca oczywiście jest w stanie dotrzymać tego terminu, bo wybudować sieć gazową to nie jest, to nie wymaga lat, tylko miesięcy. No i jeżeli mają tą dokumentację złożą, to tam w krótkim okresie czasu mogą już uzyskać pozwolenie na budowę i będą to realizować. Ja będę chciał panu wrócić za tyle, żeby mi te pieniądze znalazły na to przechowanie u nas, takie zapisy, bo jest na więcej umierają co rzeczy, tak na przechowaniu tych łodzic. Bo sekretarz nie ma, jak wygląda, bo to jest zapisane, może my nie mamy, ale mamy, biskup był pochwalony, że dobrze tylko. To znaczy tak, tylko no, trzeba, tu już wiadomo, jaka dokładnie jest kwota potrzebna? No, ja wiem, ja nie wiem, jakie dokładnie są, to ale no to tak samo jak pan mówce, czy jak to jest? No to dlatego to musimy wiedzieć, żeby zabezpieczyć środki. No to musicie nam wiedzieć, co wy chcecie. Ale dokładnie to mówimy, panie, że druga. Ale to się zapytaj w Bajdanie, zapytaj się w Ciuplina. Ale tam nie ma lepsze nie, bo mamy panie panie Boga. U nas, znaczy właśnie, u nas jest przecież nie wiem, gdzie to robi. Zawsze może i to do mnie. Nie zna, to poradę, może się bo tam nie chcemy się uczyć. Ale to by było właśnie. Ale nie, że tam to robimy, gdzieś tu pochwały, że bardzo dobre miejsce. No i to ciało, no nie to zrobione, bo to teraz wszystko robimy i tak, jak fajnie. Puścimy, tam tylko poszło, ja mam twór. Ludzie to mówili dużo bardziej tego, ale to trzeba na przejście. Jak tam trochę się chłodnia, to nie będzie miejsca już, żeby ludzie... No nie, no ludzie tam się dotrzymają. Nie, 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 ale na puszczelę się robi. Ale to są ustawienia, które są To nie wszystko. No, to musi. Ja myślę, że tutaj wola rady jest, żeby. Tylko no, po prostu musicie. No, poczekaj na chwilę. Znaczy nie poczekaj. Nie czekaj, bo załóżmy. Może być konieczność podejmowania uchwały nawet w sprawie tej drogi. No i żeby można było. Tak, żeby ich wybrać. Tak. Czy spółdzielnie jeszcze? Tak, za tym nie wrócimy. Ja bym zaproponował, żeby spytać się księdza z Siedlic, on kupował dwie chłodnie do Rudki i w tamtym roku miesiąc z Krasnego też kupował. Tak, to jest świadomy, ile to kosztuje. Ja nie mam Także Edziu, ty ten pilotem nie masz na tego, na pasera. Ja piluję, zwłaszcza cały czas, że będzie podobny. Ludzie mi to mówią, że kiedy to będzie dzień, będzie mówią. Nie chcę umierać, jak dobrze. Nie, no pewnie. Ale chodź, ale już ponad 13 osób poszło w tym roku. To się gada, że nie umierają, ale to młodzi i stare. Tarachy się tu jest. A minaret większa? Tutaj przechylność radnych jest, także proszę podać kwotę, znać kwotę na następną sesję z tą organizacją. Jeszcze jakieś inne sprawy są. To by było przygotować przed sesją, żebyśmy mieli. Proszę bardzo. Pan
czy dobrze zrozumiałem? Czy jest drugi wykonawca ewentualnie do sieci światłowodowej i budowlowej? Ale tutaj lokalnie a druga była też nakierowana w innym miejscu. Po prostu, gdyby ktoś chciał pracować zdalnie, że tak powiem, z dobrym internetem, nie ma szans. Nie ma szans. Tak, po prostu coś by z tym dobra. No to byłby dobra, to tylko informacyjnie. A jeszcze odnośnie pułapek, to patrzyłem wczoraj na Allegro, to więc od 130 do 400 już taka... O! I to jest podejście do sprawy. On już jest przygotowany z tego. Nie, ale... No to, ale... Nie, prawda? To. No. Nie, no po prostu trzy fotopułapki w newralgicznych punktach postawić i złapać gościa i później po prostu albo płacisz 5000, bo taka teraz jest kara za wywóz śmieci, a albo sprzątasz dokładnie. I po prostu nawet dać... Ale dać to na przykład do nowin albo nawet na stronę właśnie gminną jako ostrzeżenie, że coś takiego jest, więc po prostu... Ale nie muszą go informować wcześniej, po co? Nie. Czy ktoś z panów państwa jakąś sprawę? Ja tylko chciałam zapytać... kiedy będzie zaczynane koszenie poboczy? To jest tak. Tą kosiarką, którą my mamy, to gdzieś tam w najbliższym czasie. Natomiast do tego koszenia kosami my nie mamy w tej chwili żadnych pracowników. Czekamy, aż będzie utworzona spółdzielnia. Już mnie tu pani wyręczyła. Proszę bardzo, pan sołtys? Ja sam. Tutaj pan wyczysz, no i szedł na radę. Ja tak skromnie powiem, ale... Iż pan by powiedział, że pod moją nieobecność, tak, przybywałem oczywiście na leczeniu lekarskim i chciałbym wam wszystkim podziękować, ponieważ pan wójt w jego imieniu, przez niego przekazano mi, żeby powrotu do zdrowia i wszystkiego najlepszego. Dziękuję wam, ponieważ dużo to pomaga człowiekowi, będąc oddalony, jak to się mówią, od was wszystkich i takie słowa padają, więc nawet tam będąc niektórzy na sali, byli zaskoczeni, że pan wójt przekazuje życzenia swojemu mieszkańcowi swojej gminy. Dziękuję panie wójcie. Dziękuję panie wójcie w imieniu swoim. Naprawdę cieszę się bardzo. Ja tak samo przekazywałem i to jest. Tylko jedno jeszcze tu zapytanie. Pan mi mówi, że chodzi o te śmieciowe, że ja nie byłem, nie przekazywałem coś. Ja z tym panem, co wolno, odbierają te śmieci, jeździłem cały dzień. Tylko, że oni później to wszystko inaczej, wszystko przeleczyli. To trochę nie wiem, że to pan sekretarz wie. Umawia się na 9:30 przed 12:00. To nie stoi. I jeszcze z ludźmi dyskusje takie prowadzi z mieszkańcami, że się boi mieć. Ja pierwszy raz miałem taką styczność. No ale później się to wszystko odnoś ułożyło i poszło, ruszyło, można powiedzieć. Ja jeszcze między innymi takie spostrzeżenie tutaj do tej petycji. Tam padło takie pytanie, że będzie przedstawiciel z naszej gminy brał udział, czy coś. Może już na wyrost to jest, ale ja bym proponował, żeby troszeczkę już podpowiedzieć, żeby te zjazdy już na niektóre skrzyżowania, żeby ujęto, bo już wszędzie przerabiają, a tak znowu teraz tam byłem przy tym, nawet jak to mówiąc, rondo wymusiło na nich. Ponieważ niestety, ale taka jest prawda, że jak zaczną budować taką drogę, to raczej no, budować i wszystkie. Lokalne społeczeństwo wie, gdzie największe jest takie zagrożenie. Ja tak nie chciałbym mówić w poszczególnej miejscowości, ale ja bym życzył, żeby w Adamowce tu rondo powstało, bo tu jest naprawdę już wielu, żebym widział sam. To, co było kiedyś na lesie w Tryńczy,
nie ma wypadków, tak, tak samo tutaj. Tak, nie będę już powracać, że były wypadki, ale mówię, jaka jest prędkość. Rany ja się po prostu tylko wstrzymałem, a tira wyprzedzał z tej strony tu przed ośrodkiem zdrowia. Wiecie co, to ciarki idą, czy to się nic nie stało, to jest tylko niebaczność. No. Ja nie wiem, tylko trzeba byłoby pani sekretarzem, bo na pewno ktoś tam będzie, czuwać na tym, bo że jak już robią, to niech już robią tu. Wszędzie na każdy na razie ruszę, dlaczego chcieli na to robić. Nie cofajmy się, gdyby. Ja tylko mówię, żeby czuwać na tym, żeby jak będą już tu planować, to jest. I te zjazdy, szczególnie trzeci pas, do włączania i zjazdu, bo to jest... Panie radny Janku, nie dyskutuj na ten temat, bo to są sprawy, ja jeżdżę po terenie, wiem, jak to ludzie później żądają. Domagają się i później dorabiają te pasy. I to jest większe koszty, jak przy całej budowie. Jest to wiek 21, więc szanujmy się, że coś może być. Patrząc jak teraz, jak buduje się od Majdanu tam w kierunku, do Tarnogrodu i za Pusami i Korczów Majlanowy, to wiecie co, tam jest dopiero budowa i nie chcę, to się rozjazdy idą, skrzyżowania idą, można w jednym województwie, tak samo i tutaj. Ja tylko mówię, nie, to, ale to jest uznawane, tylko tyle, że myśmy już na ten temat rozmawiali odnośnie zjazdów. To bardzo dobrze, to wszystko, no to ja się cieszę, życie mam właśnie, to się wszystko, coś się powiedzieli, to jest. Jeszcze raz dziękuję wszystkim wam, radni, za to mój powrót do zdrowia. Czuję się o wiele, wiele lepiej, może to mi pomogło, że doszedłem tak szybko. My się bardzo cieszymy, że jesteśmy tam z powrotem. No właśnie, a ja też cały czas o was myślałem, nie tylko. Nie będę tego głośno mówił, ale taka jest prawda. Dziękuję serdecznie pani. Dziękuję również. Czy ktoś z panów jeszcze chce zabrać? Że już nie ma chętnych. Wszystkie tematy myśmy wyczerpali. Chciałem serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej sesji panu wójtowi. Dziękuję serdecznie panu sekretarzowi. Dziękuję wszystkim panom radnym. Dziękuję pani sołtysce, jak również panom sołtysom. Dziękuję serdecznie pani protokolant, jak również tutaj panu profesorowi, który obsługuje nas ze strony elektronicznej. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo. Ja mam oczywiście...